Cześć kochani, witajcie w Toskanii. Nie, witajcie w Łebie. Po raz kolejny vlog z jednego z najpiękniejszych miejsc w Polsce. I zobaczcie, jak Basia wszystko przygotowała. To jest lunch urodzinowy Kuby. Kuba nic o tym nie wie jeszcze. Przygotowaliśmy mu taką niespodziankę na dzisiaj, na popołudnie, bo na pewno imprezy spodziewał się wieczorem. A tu jeszcze Kasia, odpowiedzialna za takie piękne eventy w Łebie. O, bajka. Ale pogodę też ładną załatwiłyście, dziewczyny. Fajnie, zamówiłam. Dziękujemy bardzo, zamówiłyście. Wszystko. Tanio nie było, ale jest. To nie są tanie rzeczy, ale mamy to. Coś załatwiam od razu, a na cuda trzeba poczekać. Ale poczekałyście. Bar z lemoniadą. I sałatki. A wścieklizna biega. O, jakie macie ładne kryty tutaj. Tam bar lemoniadowy, a tutaj bar dla dorosłych. I oczywiście dziewczyny się wspierają, więc cisowianka Dorotki jest również na zamku. Czyli jubilat dopiero po masażu tutaj dotrze? Robisz sobie czy nam? Wam! Zaczynamy. Z taką narracją to trzeba... No nie, to już tak powoduje to, że... A tutaj najweselszy stoliczek. Co jecie? Kukurydza. Kukurydza. Dziewczyny, a wy co? Ja już zjadłam. Już zjadłaś, Stefcia? Jedzę tam dwie kanapki z cecykami. Aha. Ziemniaczka z masłem i z... I halloumi, dobre halloumi. Halloumi przepyszne i kukurydza. I kukurydza. Cudownie. Ale bosko. Może być lepiej? Nie wiem. Panoramiczny. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam, Kuba! Pan Jakub, co prawda to było wczoraj, ale wyrzuci się. Pięcujemy do niedzieli. Zbierajcie siły, zbierajcie energię i będziemy zaczynać. Co Baśka wymyśliła dla nas jeszcze? Kurs tańca. Tutaj proszę, jakie tancereczki idą. Tutaj tancereczka francuska. Milanela Kiki. O, nie, dobra.
lecz. O! Przeciągamy. Słoneczny poranek w Łebie. Dzisiaj zaczynamy od... No chyba wiadomo, co mam w ręku. Oprócz butelki z wodą, która jest mi bardzo potrzebna po wczorajszym wieczorze. Zaczynamy. Marek już czyści Posejdona. Posejdon, pokaż się. Dobry koń. A ja lecę do mojej fantazji. I to fantazja. Ona wygląda na maleńko, bo tu są bardzo głębokie. Bok, czy przedstawiasz się wszystkim? Tak. Dzień dobry, dziewczyny i chłopaki. To co, czyścimy się. I idziemy, słuchajcie, szybciutko. Fantazja osiodłana, bo była czyściutka. Jestem prześliczna, a łanie właśnie na mnie. Jest dosyć duży wiatr, więc troszeczkę konie są elektryczne. Zawsze jak wieje. Ale śliczna dziewczynka. Jeszcze chciałam pokazać Wam nasz pokój, bo jak przyjechaliśmy późno, to nie było czasu, a potem był bałagan. To jest salonik. Tutaj Stefci właśnie było rozłożone łóżeczko. Piękna ta lampa jest. I tu jest jeden balkon z widokiem na basen i bocznym widokiem na morze. A tutaj jest nasza sypialnia. Dobra. Bardzo duży pokój. I tu jest drugi balkon, cichutki, wychodzący na park przed hotelem. A co dzisiaj wymyśliła Basia? Basiu, co dzisiaj szykujemy? Piknik. Piknik. Proszę bardzo. Wczoraj grill, a dzisiaj przepięknie zaaranżowane popołudnie w ogrodzie. Myśleliśmy o plaży, ale słuchajcie, tak dzisiaj wieje, że nie damy rady zrobić tego na plaży. A towarzystwo tradycyjnie różowe wino i szampan nad basenem. Oczywiście, kto zaczął piknik? Nasze bardzo głodne dzieci. Dobre jedzonko? Przepyszne. Co najbardziej Wam smakuje? Staszek, co masz? Guacamole? Guacamole i te chitosy. I dobra, guacamole i chitosy na czosy. Maksiu? Ja mam jedzenie. Jedzenie masz po prostu. Stefa? Ja mam kanapki, chipsy, hummus, guacamole, ser i manetę. Maurycy? Ja mam nachosy i guacamole. Nachosy, czyli widzę, że jesteście absolutnie kuchnia meksykańska. A Cypek, ty widzę, że bardzo lubisz hummus, bo ten wielki półmisek hummusu sobie nałożyłeś. Co? No tutaj jest wielki półmisek hummusu przed tobą. A, nie. Milanela, jadłyście coś? Nie. No dobra, to słuchajcie, jedzcie i zaraz zmiana, bo my też już czekamy, żeby się dorwać do tego stolika. A my czekamy, jak nas dzieci dopuszczą do kocyka piknikowego. Aj, dostaliśmy się do stołu.
Piknik dla dorosłych. A dzieciaki oczywiście gdzie? W basenie. Czerwone? Daria! Z czego masz ten pulower, że po prostu utrzymujesz rękaw? Ale mi jest bardzo ciepło. Naprawdę? Okay. A tak wygląda Mimi po kilku dniach w łebie. Jest 11:00, a do tej pory suka odmawia spaceru po prostu. Tylko ucieka na poduszki. Ucieka z jednego łóżka na drugie, żeby jej dać święty spokój. Musimy iść na spacerek. Zmęczona taka jestem. Zobacz, jaka jest piękna pogoda. Chodź, pójdziemy na plażę. Oj, dzisiaj wieje. Solidnie. No ale tak czy siak trzeba iść, a potem rowerki. Natomiast chciałam Wam też pokazać, bo wszyscy, którzy kochają swoje zwierzaki, bardzo, naprawdę bardzo doceniają takie rzeczy. Zobaczcie, jakie Basia wymyśliła posłania sygnowane dla psów. Jak ktoś przyjeżdża z pieskiem, oczywiście to zwykle w hotelu się zapowiada, że się będzie z psem, prawda? To w pokoju czeka na pieska posłanie. Ponieważ hotel jest na plaży, to są dwa ręczniki kąpielowe. Wiadomo, że jak pies się wykąpie w słonej wodzie, to potem trzeba go umyć w pokoju i wytrzeć. Ręczniki są ciemne, wiadomo dlaczego. Nasi pupile nie zawsze są najczystszymi stworzonkami na świecie. I do tego czekała wspaniała zabawka. A to nie koniec. Proszę bardzo, co tu mamy jeszcze? Prześliczne porcelanowe miski. Też sygnowane Zamek Łeba. No nie cudo? O, mamy postęp. Mimi się przemieściła na brzeg łóżka. No, to jak? Jeszcze z pół godzinki już będziesz gotowa na ten wyczyn, jakim jest poranny spacer w południe? Fakt, że wczoraj bardzo późno w nocy wracałyśmy z party, jeszcze byłyśmy w parku na spacerku długim. No chodź. No chodź, pójdziemy na spacerek. Pójdziemy na spacerek? Tak, no przyciągnij się, tak, przyciągnij się. O, tak się przeciągam pięknie, tak. No myślę, że to już jest ten moment. Tak. Pancia zakłada buty. Mhm. No chodź. Spacerek. Powiedziałabym, że entuzjazm jest umiarkowany. Nie udało mi się wyciągnąć księżniczkę na spacer. Wiatr jest przepotworny. Ale cudnie. Ale masz patyka pięknego. Mimi? I proszę bardzo, piesek wykąpany i siedzi u siebie na posłanku. Tak? Zasypiasz na siedząco. A nie, to chodziło o to, żeby zakopać w ręczniczek. Tak. Żeby zatulić piesio. Tak. I teraz pójdziesz spać? Tak? Tak. Spaciuchy. Spaciuchy. Oj, wielka ekipa miała jechać na rowery. Było plany, gadanie. A finał jest taki, że jedziemy z Gierałtowskim sami. Chcieliśmy jechać na wydmę, ale podobno tłum jest taki na wydmach, jak nie przymierzając na Połoninie Wetlińskiej, jak ostatnio byłyśmy ze Stewką, z Małgosią i z Marysią. Także słuchajcie, chyba przejedziemy się, po prostu pojedziemy sobie po mieście. A na wydmy po prostu zabiorę Stewkę i Piotrka rano, może ktoś dołączy, aczkolwiek nasze towarzystwo, oprócz Marka i Paczki, to naprawdę grono śpiochów, wybitnych śpiochów, także zobaczymy. Ale uroczo. A tę ulicę pokazywałam Wam szczegółowo na vlogu z zeszłego roku z Wielkanocy.
Także jeszcze nie widzieliście tego vloga, to zapraszam. I tak jak podejrzewałam, jednak poza sezonem jest tutaj naprawdę uroczo. Większość banerów mi się nie podoba, ale niektóre banery mi się bardzo podobają. A i Piotrek uciekł oglądać finał z Igą Świątek. A ja jeszcze sobie trochę pojeżdżę. Zacne grono ogląda finał. Nasza ostatnia kolacja na zamku. No i teraz są wreszcie wszyscy, łącznie z bachorkami. Zaczynamy dzisiaj od Amos Bush, który będzie tacos z parmezanu, z ragu ciecierzycy, z pomidorkami, z salsą z pomidorów pomarańczowych. Później będzie do wyboru z naszych trzech przystawek, takich najlepszych, które się najlepiej u nas sprzedają, najlepiej goście i odbierają, czyli nasz śledzik z creme fraiche, z kawiorem. Do tego są młode ziemniaki z ogniska, zresztą Państwo już znacie, bo zamawiali się od nas z karty, a niektórzy jeszcze znają tego ziemniaczka od kilku ładnych lat, jeszcze z innych miejsc nawet. Z magazynem lubczykowym, który sami robimy na miejscu. Lubczyk mamy tutaj od mojego zastępcy, znany z ogródka, więc trochę lokalny składnik jakiś też tam się pojawił, prawda? Zdań głównych, mamy do wyboru tak, halibut, sosem się też nazywa po norwesku Sandefjordsmør. U nas to się nazywa sos maślany. To jest sos, który taki standardowo się z Norwegii serwuje w miejscowości Sandefjord właśnie, czyli fjord soleśny. Jest to redukcja śmietanki 36 dość długo, tak do jednej sieciej. Później jest zawieszona maseltem, sokiem z cytrynki i do tego serwujemy razem też z kawiorem. Sałata dla wegetarian, mamy sałatkę z grillowanym halloumi ze szparagami, a dla mięsożerców mamy antrykot. Antrykot od mojego dobrego znajomego, jednego z lepszych szefów kuchni w Polsce, Wojtka Korpela. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kojarzy. Były sous-szef Amaro, prowadził restaurację Prolog w Gdańsku, teraz się zajmuje selekcjonowaną wołowiną. Dla mnie wybiera takie najfajniejsze perełki, ten antrykot jest naprawdę pyszny. No i schabowy, jako że już tak niektórzy Państwo poznali, może niektórzy się z nami żegnają, więc się chcą pożegnać jeszcze tym schabowym, który naprawdę bardzo polecam. Wszyscy go super odbierają. Super. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. A, przepraszam bardzo, jeszcze mamy deser spoza karty dzisiaj, bo dzisiaj wspomniałem o deserze. Coś bardzo klasycznego, a aczkolwiek pysznego, czyli nasze polskie truskawki z sabajonem. O! Shallow now. In the shallow.
birds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Niedzielny relaksik. Ale wizyta u Basi oczywiście nie może obyć się bez masażu w spa. Tak to wygląda. I Basia teraz jakieś cudowne masażystki ściągnęła z Azji. Także nie mogę się doczekać, a będę miała masaż balijski. Taki wieczorny, wczesno wieczorny spacerek, bajeczka. Jest 8 wieczorem. Ale słońce zajdzie dopiero za jakiś czas. Ojej, ekipa ukochana. Chodźcie, chodźcie.